Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na kolejny Dzień Patrioty. Wiem, że już pora późna i na pewno wielu z Państwa jest nasyconych, a może nawet przesyconych tą wiedzą czy refleksją, która z wcześniejszych wykładów, z wcześniejszych spotkań emanowała. Pozwolę sobie zatrzymać się na chwilę, na koniec tego dzisiejszego spotkania, na styku historii z teraźniejszością. Styku, który nie pojawia się tylko wtedy, gdy spoglądamy na wydarzenia z ostatnich kilkudziesięciu lat, które pamiętamy, w których uczestniczyliśmy i wiedzę, o których chcielibyśmy przekazać naszym dzieciom. Historia, zwłaszcza historia wspólnot, które rozwijają się przez wieki, ma moc oddziaływania na teraźniejszość, która płynie niekiedy nawet sprzed setek lat. Potrzeba jest refleksji nad doświadczeniem historycznym. Oczywiście najbardziej paląca ta, którą realizuje, którą podejmuje podręcznik profesora Roszkowskiego i przedmiot nowy wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji. Ale cała nasza historia, historia cywilizacji europejskiej i historia naszego narodu zawiera w sobie fundamentalne kwestie, które dzisiaj odsłaniają się przed nami raz jeszcze. I dlatego warto z tej historii korzystać, sięgać do jej doświadczeń. Otóż taką lekcją najbardziej boleśnie dzisiaj odczuwaną, przeżywaną jest lekcja wojny. Wojny toczącej się nie tylko, choć o tym była mowa i uważam, że ten front w pewnym sensie jest najważniejszy w kulturze, w tej wojnie o dusze ludzkie, która toczy się w Warszawie, w Krakowie, w Ustrzykach Dolnych, gdzie prezydent zakazał, po prostu zakazał używania podręcznika Wojciecha Roszkowskiego. W Paryżu, w Berlinie, w Nowym Jorku. Ale jest wojna, znowu jest wojna, w której spadają po prostu, jeśli można tak użyć tego sformułowania, bomby na ludzi, na domy, na fabryki. Wojna, w której agresor chce cofnąć naszych bezpośrednich sąsiadów do poziomu przedcywilizacyjnego w rozumieniu najprostszym, instynktownym słowa cywilizacja, mylącym trochę, tym, z którym polemizował Mickiewicz w pięknej części Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, które przypomniała, za co ogromnie jestem wdzięczny, pani Halina Łabonarska. Najczęściej bowiem właśnie utożsamiamy cywilizację z tym, że mamy prąd, że mamy wodę w toalecie zainstalowanej w mieszkaniu, że możemy ogrzać się ciepłem z kaloryfera. To właśnie wszystko zostało teraz, jest zabierane dziesiątkom milionów naszych sąsiadów i jest postawione jako znak zapytania nad nami. A może i wam zabierzemy tę formę cywilizacji. Jeżeli nie będziecie posłuszni, jeżeli nie podporządkujecie się woli tego, który ma rakiety, który ma bomby, a przede wszystkim, który ma wolę używania tych narzędzi i zastraszania za pomocą tej woli, nie samych tych narzędzi, ale tej woli. Tych, którzy choć mają też potężną broń, potężniejsze środki, nie mają woli, by się bronić. I to jest właśnie doświadczenie, w świetle którego chciałem, byśmy zastanowili się chwilę nad swoistą lekcją, jakiej udziela nam czas tak zwanego złotego pokoju, jaki zapanował na ziemi ukraińskiej między 1638 a 1648 rokiem. Bowiem to właśnie w czasie pokoju, a my żyjemy tutaj w Polsce, w Europie, wciąż jeszcze w czasie pokoju. Wojna toczy się dosłownie, bezpośrednio na Ukrainie. My w tej fazie złotego pokoju, który trwa
pewnym sensie od roku 1989 czy 91, jeśli liczyć od rozpadu Związku Sowieckiego, przeżywamy w pewnym sensie doświadczenia porównywalne, a w każdym razie dające się zestawiać w taki sposób, byśmy mogli wyciągnąć z tego wnioski, z tym doświadczeniem dobrobytu płynącego ze spokoju, jaki spłynął na Ukrainę, na całą Rzeczpospolitą właśnie w owym okresie poprzedzającym katastrofę, katastrofę roku 1648. Dlatego właśnie spoglądam na tamten czas, na tamtą dekadę jako swego rodzaju przestrogę, byśmy nie zmarnowali czasu naszego pokoju, byśmy byli gotowi na czas, w którym kryzys może nadejść i byśmy zrobili wszystko, aby on nie nadszedł w tej najgorszej postaci, jaka wstrząsnęła Rzeczpospolitą 300, już blisko 70 lat temu. Ta sytuacja, którą chciałem w paru zdaniach dosłownie opisać, sytuacja Rzeczpospolitej lat 1638-48, to czas, kiedy Rzeczpospolita stała, jak się wydawało, u zenitu swojej potęgi, ponad 900, kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, czyli trzy razy więcej niż obecna Polska. Zwycięska konfrontacja z agresorami ze wschodu na progu tego okresu, kiedy król Władysław IV objął tron w 1632 roku w najkrótszej, najbardziej pokojowej elekcji wybrany po swoim zmarłym ojcu Zygmuncie III, od razu musiał stawić czoła najazdowi moskiewskiemu i rozprawił się z nim, Rzeczpospolita rozprawiła się z tym najazdem w niezwykle błyskotliwy i jednocześnie świetnie zorganizowany sposób. To nie była tylko brawura, to był niezwykle precyzyjnie zaplanowany wysiłek wojenny, który pozwolił odeprzeć agresję moskiewską w tak zwanej wojnie smoleńskiej. Druga wojna, która wisiała na włosku, wiązała się z koniecznością odzyskania przez Rzeczpospolitą w pewnym sensie dostępu do morza, które zabrała jej wcześniejsza agresja szwedzka, okupując porty pruskie, czyli Prus książęcych i w jakiejś części również Prus królewskich w ostatnich latach Zygmunta III. Mobilizacja wojenna, do jakiej zdolność pokazała Rzeczpospolita w wojnie z Moskwą, jednocześnie odepchnięcie groźby najazdu tureckiego, bo ten też był pewnego rodzaju widmem bliskim urzeczywistnienia właśnie na progu lat 30. przekonało Szwedów, że lepiej wycofać się bez walki z terenów zdobytych wcześniej na Rzeczpospolitej. I to właśnie nastąpiło. Król gotował się do wojny, chciał tę wojnę stoczyć, głównie dla swojej własnej chwały, ale także po to, by spróbować szansy odzyskania tronu w Sztokholmie dla siebie osobiście, a Szwedzi uznali, nie, z Rzeczpospolitą, która jest uzbrojona bardzo dobrze, która wykazała świetną sprawność bojową, rozbijając ofensywę moskiewską i zmuszając cara do zawarcia wieczystego pokoju, korzystnego dla Rzeczpospolitej, to my w takim razie podkulimy ogon, przepraszam za to kolokwialne określenie, i przyjmiemy taki rozejm, który będzie dla Polski wygodny. I Szwedzi oddali wszystkie porty, które zajmowali, bez walki. Król był niepocieszony, bo król chciał walki, chciał wojny. Rzeczpospolita wojny nie chciała. I tu warto sobie uświadomić te dwa pojęcia, bo one są bardzo ważne w naszej tradycji, ważne w naszym doświadczeniu dziejowym po dzień dzisiejszy. Przeciwstawienie władzy, władzy wykonawczej i społeczeństwa, które jest nierzadko innej opinii, nawet jeżeli ta władza wykonawcza pochodzi przecież z wyboru, tak było w Rzeczpospolitej XVII wieku, która wybierała sobie króla, a król z kolei wybierał ministrów odpowiedzialnych przed Rzeczpospolitą. Otóż dzisiaj, wiadomo, no też rząd pochodzi z wyborów, ale to napięcie między społeczeństwem pełnym nieufności wobec władzy wykonawczej i władzą wykonawczą, która może realizować cele zgodne z bezpieczeństwem,
dobrobytem Rzeczpospolitej, ale może tę władzę także nadużywać dla celów własnych. To jest pewnego rodzaju stały element naszego doświadczenia historycznego. I warto także z tego punktu widzenia spojrzeć na ową dekadę 1638-48. Król bowiem rozczarowany tym, że nie ma wojny, w której chciał uczestniczyć, że pokonał, a raczej Rzeczpospolita pokonała Moskwę. Szwedzi wycofali się bez walki, zawierając nowy, bardzo długi, 26,5-letni rozejm. Król chce za wszelką cenę zmobilizować jakieś siły w Rzeczpospolitej do wojny z powodów, których łączą się dwa elementy. Jeden zgodny z dobrem Rzeczpospolitej, bo trzeba przygotowywać się do wojny, jeżeli wokół są sąsiedzi, którzy chcą Rzeczpospolitej zaszkodzić, osłabić ją, podporządkować ją swej woli. Pewnego rodzaju gotowość do obrony jest tutaj istotna. Z drugiej jednak strony, jeżeli wojna staje się celem samym w sobie, a tak było w przypadku króla Władysława IV, który nie myślał o dobru Rzeczpospolitej, ale myślał o swojej roli w historii, jako tego, który okaże się największym wodzem, który okaże się największym zwycięzcą w Europie i który odzyska dla siebie lub uzyska, zdobędzie dla siebie osobiście i dla swojej rodziny dziedziczny tron, nie taki, w którym wybiera się jego ewentualnych następców na tron w Rzeczpospolitej, ale taki, który będzie jego własnością. Stąd właśnie chęć odwojowania Sztokholmu, Szwecji, a jak nie, to sprowokowania wojny z Turcją i zdobycia tronu w Mołdawii, na Wołoszczyźnie, czyli w dzisiejszej Rumunii, czy może nawet w Siedmiogrodzie. Ta myśl, by sprowokować wojnę, w której zrealizuje się interes partykularny władcy, stała się przejrzystą dla ogromnej większości obywateli Rzeczpospolitej i ich liderów, lokalnych liderów, magnatów posiadających potężne latyfundia, potężne wpływy w poszczególnych sejmikach, ale wiernie odzwierciedlających wtedy poglądy obywateli, czyli szlachty. I tu wchodzi w obraz, który chciałem naszkicować i naprawdę już dużo czasu Państwu nie zajmę, kwestia kozacka. Kozacy już od czasów Stefana Batorego, jako po prostu ludzie żyjący z wojny, przez wojnę i dla wojny. Ludzie, którzy wyspecjalizowali się w technice wojennej na kresach z państwem moskiewskim, hanatem tatarskim i sułtanatem czy Imperium Osmańskim. Ci ludzie, którzy byli w pewnym sensie przedmurzem przedmurza, funkcjonują rosnąc stopniowo w liczebności w trakcie kolejnych wojen, które od Stefana Batorego do Władysława IV Rzeczpospolita zmuszona była toczyć, jako rosnąca społeczność ludzi w pewnym sensie żyjących tak, jak opisywał Homer swoich bohaterów. W świecie tych pojęć, które Homer utrwalił w Iliadzie, tam Bóg jest gdzieś na marginesie, bogowie to są ci prawdziwi herosi, jacy swoją godność czerpią z odwagi, nadludzkiej odwagi wręcz, pogardy dla śmierci własnej i wrogów, którzy ćwiczą się we wzajemnej rywalizacji. Kto jest najdzielniejszy spośród nas? Nie mają innego celu w życiu jak walka. Większość z nas nie żyje w taki sposób. Nie żyjemy tylko dla walki. Chcemy korzystać z pokoju. Ten pewnego rodzaju imbalans, brak równowagi między tworzącą się społecznością na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej, dla której wojna była racją bytu, kształcąc w pewnym sensie swoisty etos rycerzy pogranicza, z nastrojami ogromnej większości społeczeństwa, nie tylko polskiego czy litewskiego, ale także ruskiego. Ruskiego to znaczy prawosławnego, mówiącego językiem ruskim, czyli jakbyśmy to dzisiaj może powiedzieli ukraińskim czy białoruskim, gdzie zarówno chłopi, jak i szlachta ruska
chcieli żyć w spokoju. Chcieli korzystać z błogosławieństwa pokoju, tak jak my chcemy żyć w pokoju. I oni nie chcieli wojny. Kozacy wojnę chcieli, bo z niej żyli. I to właśnie zderzenie dwóch, powiedziałbym, dążeń można pokazać inaczej jako zderzenie między wizją Polski jako imperium. Gdyby Polska chciała być imperium narzucającym swoją wolę sąsiadom, zdobywającym kolejne ziemie, nie tak jak przypominał o tym Mickiewicz i Słowacki, Polska w istocie nie chciała i nie zdobywała cudzych ziem siłą. Ale gdyby tak chciała robić, jak robili to jej sąsiedzi, Szwedzi, Turcy, najagresywniej w tamtym czasie, Moskale, wtedy kozaczyzna byłaby doskonale wkomponowanym, a może nawet najważniejszym członem struktury imperialnej. No bo mamy taran bojowy, mamy ludzi, którzy rosną w siłę, którzy chętnie przyjmą jeszcze dziesiątki tysięcy takich jak oni, gotowych wybijać się w walce, w podbijaniu sąsiadów. Ale Rzeczpospolita nie chce być imperium, bo Rzeczpospolita chce żyć w spokoju, ciesząc się swoją wyjątkową wolnością. Rzeczpospolita wykazywała pewne cechy, jakie odnajdujemy dzisiaj w społeczeństwach Unii Europejskiej. Nie myślmy o wojnie. Kiedyś może przyjdzie wojna, może wtedy będzie potrzeba się bronić, ale pokój jest najważniejszy. Dobrobyt, który wraca dzięki wygranym wcześniej wojnom, trzeba cenić najwyżej, rozwijać handel, rozwijać cywilizację w tym znaczeniu, powiedziałbym, materialnym, który jest bardzo ważny i którego lekceważyć nie należy, nie wolno. Przykładem trwania tego pokoju na ziemiach ukraińskich w latach 1638-48 jest niesłychany przyrost ludności na ziemiach trzech województw ukraińskich. Przykładem najbardziej takim skrótowym tego zjawiska jest przyrost majątków księcia Jeremiego Wiśniewieckiego. Ten wyrastający szybko na największego potentata na ziemiach ukraińskich, młody, niezwykle energiczny, dzielny, zasłużony w walkach z Tatarami, Moskalami, książę, w 1638 roku miał majątki na ziemiach Ukrainy, które zamieszkiwało 30 tysięcy poddanych. W 1648 roku było tych poddanych 230 tysięcy. Nie wynikało to z faktu, że zagarnął jakieś ziemię, czy kupił książę Wiśniowiecki. Wynikało to z faktu, że 200 tysięcy ludzi się osiedliło na tych terenach. Przyjechało, bo tam jest żyzna ziemia, bo tam jest więcej wolności, bo tam można szukać szczęścia, na terenie, na którym nareszcie jest spokój. Przyjeżdża drobna szlachta, najczęściej z ziem ruskich. Często słyszymy w takim podręcznikowym, w złym sensie słowa podręcznik, skrócie, że to Polacy kolonizowali Ukrainę. Nie, najwięcej przyjeżdżało tam szlachty ruskiej, z Wołynia, z Bratsławszczyzny, z Podola, z Rusi Czerwonej. Przyjeżdżała także szlachta drobna, tej nigdy nie brakowało, z Mazowsza, mocno rozrodzona. To właśnie poszukiwanie wolności, korzystania z owoców pokoju wytworzyło napięcie między tym dążeniem a fermentem wśród kozaków, którzy rwali się do walki, ale zostali powściągnięci bardzo ostro, stanowczo po swoich wcześniejszych trzech buntach w latach 1637-38. Poskromieni przez wojsko koronne, które narzuciło im limit. 6 tysięcy kozaków może służyć Rzeczpospolitej, ale pod kontrolą polskich komisarzy, żeby nie wyrywali się do wojny na przykład przeciwko Turcji, bo to sprowokuje wielką wojnę, a my nie chcemy wojny z Turcją. My, Rzeczpospolita, szlachta, obywatele, nie chcemy wojny z Turcją. Nie chcemy nikogo podbijać, więc niech kozacy nie organizują swoich wypraw swoimi łodziami gdzieś na teren Morza Czarnego, na posiadłości tureckie, żeby nie ściągnąć nam na głowę wojny. Trzeba ich trzymać krótko, prawda?
I tu pokazuje się pewnego rodzaju sprzeczność dążenia. Z jednej strony rozumiemy tych, którzy chcą pokoju, którzy chcą odetchnąć wreszcie od zamieszania jakie i tragedii, które prowadzi za sobą wojna. I ten rozwój, którego doświadcza wtedy Ukraina, jest rozwojem bezprecedensowym na jej terenie, aż do właściwie można powiedzieć końca XVIII wieku, kiedy wszystkie te tereny zagarnie Rosja i podporządkuje swojemu systemowi cywilizacyjnemu. Otóż nieco paradoksalnie można stwierdzić, że sami historycy ukraińscy są podzieleni w ocenie tego zjawiska, tego złotego pokoju. Twórca nacjonalistycznej historiografii ukraińskiej, Panteleimon Kulisz, stwierdził, że to był najlepszy czas w historii Ukrainy, aż do momentu, kiedy nie zajęła jej Rosja oczywiście, ponieważ Kulisz sławił panowanie rosyjskie nad Ukrainą. Ale Kulisz dlatego sławił ten okres 1638-48, ponieważ mówił, to był czas, kiedy Ukraina po prostu żyła spokojnie. Po prostu rosły miasta, wsie, setki wsi powstawało, dziesiątki miast. Rozwijała się produkcja rolna, jak to nazywamy dzisiejszym językiem. Wszystkim ludziom żyło się trochę lepiej, trochę bardziej dostatnio. A gdzie ten obraz w takim razie strasznego ucisku, o którym słyszymy w podręcznikach? Otóż pewnego rodzaju kluczową formułą tego ucisku stała się, no powiedziałbym, sytuacja, w której, czy można ją opisać, można tę formę opisać jako sytuację, w której rosnące, olbrzymie majątki polegające właśnie na sprowadzaniu kolonistów, ludzi, którzy będą uprawiali ziemię z różnych stron Rzeczpospolitej na żyznę czarnoziemy Ukrainy. Ta sytuacja charakteryzowała się tym, że potrzebni byli zarządcy, którzy będą kontrolowali pośrednio tę pracę. Zawsze, kiedy pojawia się pośrednik, no bo jak ktoś ma, prawda, 230 tysięcy poddanych, to nie może sam dopilnować, jak ci poddani pracują, jak to wygląda. Ma podstarościch, ma swoich funkcjonariuszy, którzy się tym zajmują. A ci, no cóż, tak to bywa, często chcą oszukać zarówno swojego pana, jak i wyciągnąć więcej zysku z tych, którzy są ich władzy pośredniej podporządkowani. Prowadziło to do nadużyć. Najboleśniejszym jednakże w istocie fragmentem tej sytuacji była kwestia, na którą wstydliwie może nie zwraca się uwagi. A czasem takie drobne rzeczy, na pozór drobne, mają znaczenie. Kwestia alkoholu. Kozacy, nie tylko oni, w całej Rzeczpospolitej pito wtedy, wódkę, ten antydepresant, powiedziałbym, w trudnych czasach, w trudnym momencie przydawał się niejednemu, ale pędzili ją sami. Tymczasem wraz z narzuceniem im nowego porządku, przyciągnięciem im cugli w 1638 roku i rozpoczęciem wielkiego procesu kolonizacji Ukrainy, wprowadzono zarządzenie, zgodnie z którym podstarości, ci właśnie funkcjonariusze odpowiedniej władzy na danym terenie, mieli niszczyć cały sprzęt do pędzenia wódki, jakim dysponowali zawsze kozacy. To było coś niesłychanego dla nich. Oni zawsze mieli tę swobodę. Walczyli, swoją dzielnością pokazywali, że zasługują na nie tylko wynagrodzenie finansowe, ale na wolność robienia u siebie tego, co im się żywnie podoba. I nagle im to zabiera się w postaci no takiej, no może śmiesznej, ale jednak dotkliwej. Wedle źródeł z tamtej epoki to był niesłychanie ważny problem. Nie była natomiast w ogóle problemem, to jest całkowita fikcja stworzona przez historiografię późniejszą, kwestia ucisku religijnego, prawosławia. Ten problem został całkowicie rozwiązany i to jest wielka chwała, którą należy oddać Władysławowi IV, za jego panowania. Przywrócono prawosławie w pełni legalną hierarchię, nie było żadnych przeszkód dla wyznawania prawosławia. Kijów stał się miastem właściwie w 100% prawosławnych. Był metropolita unicki Kijowa, ale on rezydował w Wilnie, bo w Kijowie nie miał czego szukać. Tam byli prawosławni tylko. Prawosławni w dodatku lojalni wobec Rzeczpospolitej. Metropolici
w Kijowie rezydujący prawosławni nie mieli żadnych pretensji do Rzeczpospolitej, świetnie z królem się porozumiewali, z lokalnymi magnatami, nawet jeśli ci byli katolikami, a nie prawosławnymi. Kozacy, co rzecz może też interesująca, w swoich suplikach do króla narzekających na rozmaite nadużycia wymieniają kwestię prawosławia, jeśli w ogóle wymieniają, na ostatnim miejscu albo w ogóle pomijają. Po prostu no, kozacy zresztą, tak jak powiedziałem, żyli mentalnością bardziej charakterystyczną dla bohaterów Iliady niż no, wiernych wyznawców chrześcijaństwa, tak bym powiedział. Otóż ten obraz napięcia, jakie tworzy się na ziemiach Ukrainy Rzeczpospolitej, w istocie chce sprowadzić raz jeszcze do tego przeciwstawienia. Ludność, która czuje się wolna, która zyskuje poprzez kolonizację, ten napływ masowy chłopów głównie, ale także drobnej szlachty, w niemałej części szlachty ruskiej, prawosławnej. A więc potencjalnie mogą urosnąć kadry kozackie w tym czasie, dzięki temu. I owi kadrowi, powiedziałbym, kozacy, czyli kozacy rejestrowi, którzy no, chcą wreszcie wyżyć się w wojnie, zyskać coś w wojnie, do której są przyzwyczajeni, a w dodatku słyszą od króla, że ta wojna będzie niedługo, że król ją sprowokuje. Budzi to ferment. Po drugiej stronie jest Rzeczpospolita, która chce, żeby dalej trwała ta kolonizacja, żeby dalej trwała ta spokojna, powiedziałbym, rozbudowa Rzeczpospolitej, cieszącej się pokojem. Wynika stąd spięcie między królem, który coraz bardziej prze do wojny z Turcją, i Rzeczpospolitą, która mówi, nie damy zgody na żadną wojnę z Turcją, a zgodnie z prawem, z konstytucją Rzeczpospolitej, bez zgody Sejmu żadnej wojny nie może być. I tu następuje zbrodnia króla. Prawdziwa zbrodnia. Uważam Władysława IV za jednego z największych zbrodniarzy w historii Rzeczpospolitej. Ponieważ w imię swojego planu wojny z Turcją, wojny, w której myślał nie o dobru Rzeczpospolitej, bo Turcja specjalnie Rzeczpospolitej nie zagrażała wtedy, tylko myślał o zdobyciu księstw dla siebie, tych dziedzicznych księstw w Mołdawii, Wołoszczyźnie, zaczyna zapraszać kozaków na tajne rozmowy do Warszawy, w których ostatecznie na jednej z takich tajnych rozmów, ale mamy 6 potwierdzeń źródłowych przebiegu tej rozmowy, przekazuje sztandar kozakom i kiedy Chmielnicki wspomina tam, bo zaproszony był między innymi setnik czechryński Bohdan Chmielnicki, już dojrzały w służbie Rzeczpospolitej kozak, kiedy ten wspomina mu o swojej krzywdzie pod starości na terenach, gdzie właśnie miał swój majątek Chmielnicki, nie tylko chciał mu zabrać ten majątek, ale uwiódł żonę. Krzywda była faktyczna. Przede wszystkim jednakże ów pod starości domyślał się, że Chmielnicki, podobnie jak kilku innych wysokich przedstawicieli kozaczyzny, jest w jakiejś zmowie, która chce przygotować wojnę, wciągnąć Rzeczpospolitą do wojny. A więc groziło oskarżenie Chmielnickiego o zdradę, no bo po prostu o spiskowanie przeciwko prawu Rzeczpospolitej. A Władysław IV mówi, przecież masz miecz u boku, szablę masz u boku, broń się sam. Daje sztandar i daje 3 listy upoważniające kozaków, po pierwsze do zwiększenia liczebności do 12 000, daje list, który pozwala im przygotowywać te łodzie właśnie na wyprawę przeciwko Turcji, daje nawet 12 000 złotych, ówczesnych złotych polskich, na budowę tych łodzi. Krótko mówiąc, daje im błogosławieństwo do wszczęcia wojny, na którą Rzeczpospolita nie daje zgody i o której Rzeczpospolita nie chce słyszeć. To była iskra, od której rozpalił się ląd prowadzący do wybuchu, którego początki widział jeszcze Władysław IV, bo wszczął bunt w styczniu 1648 roku Chmielnicki, wykorzystując ten tragiczny spór między społeczeństwem a królem, spór dwóch sprzecznych dążeń, spór, w którym
przewlekanie decyzji o przygotowaniu do wojny lub jej wszczęciu jest największym błędem. Bowiem właściwie od 1646 roku wiadomo było, że król przeze wszystkich sił do wojny. Nielegalnie, ale robi zaciągi, czyli chorągwie powołuje pod broń za pieniądze, które uzyskał z posagu swojej nowej żony, bo Sejm nie dawał mu pieniędzy na wojnę oczywiście. Ale trudno było ukrywać te przygotowania do wojny przeciwko Turcji. Turcy, a jeszcze bardziej Tatarzy wiedzieli, że ta wojna zacznie się w sposób niekorzystny dla nich, jeżeli Rzeczpospolita istotnie przyłączy się do tej wojny, jeśli król Władysław pozyska jakichś jeszcze sojuszników, o których marzył, fantazjował na ich temat, chociaż nikt nie palił się do wojny z Turcją wtedy. W związku z tym dochodzi do sytuacji pierwszy raz występującej w relacji na naszym pograniczu. Tatarzy zrozumieli, że jeżeli nie mają być za chwilę napadnięci przez Rzeczpospolitą ze szpicą kozacką, to lepiej porozumieć się z kozakami. Do tej pory zawsze Tatarzy walczyli z kozakami, kozacy z Tatarami. A teraz właśnie wskutek tego niezdecydowania Rzeczpospolitej powstała przez 2 lata sytuacja, w której mogły się nawiązać potajemne nici porozumienia kozaków z Tatarami. I to było dopiero śmiertelną siłą, jaką uzyskał Chmielnicki w sojuszu z Tatarami. No bo groził im król wojną, im to znaczy Tatarom. Kozacy uznali, aha, to może skoro na razie nie ma zgody Rzeczpospolitej na tę wojnę, porozummy się z Tatarami i razem ruszymy na Rzeczpospolitą. Właściwie umierając, bardzo zgorzkniały, rozgoryczony król Władysław, który w dodatku opuszczał ten świat w przekonaniu, że wszystkie jego plany się zawaliły, bo zmarł jego syn. Nie wiem, na ile rozwinięte były uczucia rodzicielskie u Władysława IV, ale pokładał na pewno wielkie nadzieje w swoim 7-letnim, zapowiadającym się świetnie synku. Liczył też, że ten syn będzie kiedyś wybrany jego następcą w Rzeczpospolitej. To jeszcze go hamowało przed jeszcze bardziej brutalnym łamaniem praw Rzeczpospolitej, no bo liczył na to, że kiedyś syn będzie stał przed Sejmem elekcyjnym jako kandydat, więc nie można całkowicie zrazić do niego. Ale kiedy syn nagle zmarł w 1647 roku, Władysław IV jakby oszalał w tym dążeniu do wojny za wszelką cenę. Popycha wręcz kozaków do wojny przeciwko Rzeczpospolitej. I to jest tragiczny moment, w którym zderzają się nie tylko indywidualna, powiedziałbym, sytuacja życiowa zgorzkniałego króla z biernością Rzeczpospolitej, ale zderzają się pewne zasady, które warto przemyśleć z punktu widzenia XXI wieku, naszej sytuacji. Jakbym na koniec podsumował to zderzenie, które warto przemyśleć. Otóż krytycznie wypowiadam się tutaj o królu Władysławie IV, ale niewątpliwie część winy za zaistniałą sytuację, tragiczną sytuację roku 1648 spada na Rzeczpospolitą, na obywateli. I tu wracam do tego, o czym mówił Mickiewicz ustami pani Haliny Łabonarskiej, o pojęciu cywilizacja. Mickiewicz podkreślał, że słowo cywilizacja w dalszym fragmencie Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego oraz swojej publicystyce na łamach Pielgrzyma Polskiego, że cywilizacja pochodzi od słowa civis, obywatel, obywatelskość. Jeżeli jesteś człowiekiem dojrzałym do wolności, do jej odpowiedzialnej obrony, do jej odpowiedzialnego obramowania prawem i życia w ramach tego prawa, w którym jesteś obywatelem, to jest istota cywilizacji. I taka cywilizacja była w XVII wieku w Rzeczpospolitej, taka cywilizacja była w jakim stopniu w Holandii ówczesnej, w Szwajcarii i to wszystko. Anglia akurat w tym momencie wkraczała w okres, Anglia, którą często utożsamiamy z cywilizacją, z rozwojem kultury demokratycznej, w okres, który można nazwać jednym znanym z XX wieku, totalitaryzm. To, co zrobił fanatyzm religijny Purytanów na czele z Cromwellem, da się streścić jednym przykładem.
Cromwell w wojnie przeciwko katolickiej Irlandii doprowadził do wymordowania połowy, dokładnie 50% ludności Irlandii. To są już, powiedziałbym, statystyki holokaustów dwudziestowiecznych. A więc przypominam to zestawienie, byśmy uświadomili sobie, że ta wolność obywateli, cywilizacji była dana bardzo niewielu wtedy w Europie. I to właśnie, że dumni obywatele Rzeczpospolitej cenili sobie tak tę wolność, nie powinno nas dziwić, nie powinno być źródłem śmiechu. Pyszni Sarmaci chełpili się swoją wolnością, mieli powody, by się z niej cieszyć, ale zapomnieli, jak się wydaje, w tym czasie o pewnym niezwykle ważnym składniku wolności. Pokój sprzyja temu zapomnieniu. To jest przepiękny napis, którego nie da się powtórzyć w języku polskim, bo gra słów tutaj uwydatnia się w języku angielskim. Na pomniku wojny koreańskiej w Waszyngtonie jest krótki napis. Freedom is not free. Wolność nie jest za darmo. Otóż jeżeli szczycimy się naszą wolnością w Europie dzisiaj, jeżeli szczyciliśmy się naszą wolnością w roku 1638, trzeba było pamiętać, że kluczem do tej wolności jest gotowość do obrony, do poświęcenia życia w obronie tej wolności. A tę wolność, nie rozumiejąc jej może w pełni po obywatelsku, ale instynktownie szukając własnej drogi do wolności, potrafili bronić i gotowi byli jej bronić dla siebie kozacy. To, że nie umieliśmy znaleźć w tym czasie, w ciągu tego dziesięciolecia, formuły przyciągnięcia kozactwa do obywatelstwa Rzeczpospolitej. Były takie pomysły, reprezentował je przede wszystkim późniejszy wojewoda kijowski Adam Kisiel, prawosławny, absolutnie lojalny wobec Rzeczpospolitej obywatel, ale te pomysły niestety także wskutek śmierci charyzmatycznego, można tak powiedzieć, metropolity kijowskiego prawosławnego, który wspierał tę ideę, nie udały się, nie przekonały szlachty, że należy postąpić nieco miejsca na Sejmie, dopuścić, no jeśli nie 6, to może 12 tysięcy kozaków, dać im pełne prawa szlacheckie, przyciągnąć ich do obywatelstwa, bo kozacy na to zasługują tym jednym, co czyni rycerza. Są gotowi bić się o swoją wolność. Jeżeli ktoś nie jest gotów bić się o swoją wolność, nie jest gotów bić się o Rzeczpospolitą, ten traci prawa obywatelskie. I w pewnym sensie powiedziałbym, że w następnych kilkunastu latach okazało się, że część szlachty polskiej na prawa obywatelskie nie zasługuje. To ci, którzy skapitulują przed armią szwedzką pod ujściem w 1655 roku, to ci, którzy w popłochu rzucając broń będą uciekali pod Piławcami przed wojskami Chmielnickiego. Niestety takie karty także są w naszej historii. Na szczęście przebudzili się Sarmaci, przebudzili się obywatele i większość z nich potrafiła obronić Rzeczpospolitą w czasie najgorszego kryzysu, który ściągnęła na nią nierozwiązana sprawa kozacka, sprawa ludzi wojennych, którzy umieli się bić, gotowi byli się bić o Rzeczpospolitą, ale nie odzyskali miejsca w tej, czy nie uzyskali miejsca w tej Rzeczpospolitej, które pozwoliłoby im wolność swoją zrealizować cywilizowany sposób. Późniejsza, 10 lat później, późniejsza Unia Hadziacka, z której szczycimy się i słusznie, że do tego rozwiązania dojrzeliśmy w pewnym momencie, niestety przyszła za późno, nie mogła już niczego zmienić. Szansę swoją zmarnowaliśmy, bo przelało się morze krwi pobratymczej, jak to najkrócej i najpiękniej ujął Henryk Sienkiewicz. Tego morza nie było jeszcze w 1647 roku. O tym, jak efektywnie wykorzystać wszystko to, co pozwala nam umocnić się wobec kryzysu wolności, wobec zagrożenia naszego bezpieczeństwa. Jak wykorzystać pokój?
To jest zagadnienie, które wróci do nas także w kontekście, o którym traktuje sprawa, powiedziałbym, podręcznika profesora Roszkowskiego, o którym pisze także obszernie w swojej najnowszej książce Wojna i dziedzictwo, bo to jest książka głównie właśnie o wojnie kulturowej, jaka toczy się zwłaszcza w sferze kultury masowej współczesnej. Wojnie, która obezwładnia obywatelstwo, poczucie obywatelstwa w Europie, na Zachodzie, która niszczy naszą wolność. Otóż tym, co pozwala zastanowić się nad doświadczeniem sprzed 370 lat w kontekście wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach, jest perspektywa rozwiązania kwestii ukraińskiej w przyszłym roku. Są trzy scenariusze. Jeden, Putin wygrywa i stoimy na granicy z agresywnym imperium, pewnym siebie, bo pochłonęło następną ofiarę. My będziemy kolejną, to oczywiste, bo taka jest natura imperiów, które nie są zatrzymywane, powstrzymywane. Nie daj Boże, żeby się ten scenariusz sprawdził, a sprawdzi się, jeżeli Zachód zjednoczony bodaj w takiej formie, w jakiej do tej pory udaje się to utrzymywać, jeśli Zachód przestanie wspierać Ukrainę, bezwzględnie wspierać Ukrainę w tej walce przeciwko Rosji, przeciwko rosyjskiemu agresorowi. Drugi scenariusz, nad którym zatrzymam się w trzech zdaniach, zostawię na koniec. Trzeci scenariusz wymarzony, ale nie bardzo prawdopodobny. Ten, który opisał pięknie, wspominany już tutaj kilkakrotnie, Adam Mickiewicz w swojej publicystyce w Pielgrzymie Polskim, wydawanym w 1833 roku w Paryżu. Mickiewicz zapisał taki urywek political fiction, urywek z gazety województwa szawelskiego z roku 1897, czyli 60 parę lat po, że tak powiem, momencie pisania tej political fiction. Wyobrażał sobie Sienkiewicz, że właśnie pod koniec XIX wieku wróci z ostatniej zwycięskiej bitwy nasz hetman, ogłosiwszy wolność Republiki Syberyjskiej. No to jest jakaś perspektywa, która nas by cieszyła, prawda? Wolność Republiki Syberyjskiej. To by rozwiązało nasze problemy bezpieczeństwa. Bardziej prawdopodobny niestety jednak jest scenariusz, w którym w przyszłym roku po zmęczeniu zimą, bo przecież no, nasze domy będą trochę mniej ogrzewane, jest trochę droższa benzyna i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to nic oczywiście w porównaniu z doświadczeniami, które dotykają w tej chwili ludność Ukrainy, ale to zmęczenie sytych społeczeństw przełoży się na rosnącą presję. No jakoś trzeba zmusić tych Ukraińców, żeby skapitulowali, żeby ustąpili, no chociaż ten Donbas, może Chersońszczyznę, jakiś kawałek. No zgódźmy się na drugi rozbiór Ukrainy, bo pierwszy już nastąpił w 2014, zgódźmy się na drugi rozbiór. Otóż tu jest kluczowa kwestia, na ile silna będzie ta presja, na ile uda nam się ją osłabić, by Ukraina przetrwała, ale także druga kwestia, niezależnie od tego, jak granica tego kompromisu między naciskiem z Zachodu i brutalną siłą ze Wschodu, a wolą oporu Ukraińców, jak ta granica ostatecznie przebiegnie, to zakładam, że państwo ukraińskie niepodległe będzie trwało po roku 2023. Nie tylko życzę tego z całego serca naszym sąsiadom wschodnim, ale zakładam, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. I wtedy pojawi się kwestia wykorzystania pokoju, który nastanie. Bo jakiś pokój nastanie. Ta wojna nie będzie toczyła się bez końca. Może toczyć się jeszcze pół roku, rok. Nie wiem oczywiście, ale zakładać trzeba, że przyjdzie moment pokoju i wtedy jak ten pokój zostanie wykorzystany? Czy zostanie wykorzystany przez siły, które opisuje prezes Sosnowski? Siły, które doskonale przygotowują plac pod kolejną agresję Putinowi. Siły, które mówią, że jedyny wróg jest wewnątrz. Tym wrogiem jest Kościół, tradycja. Tradycja Rzeczpospolitej, anarchiczna wolność, która cechuje zarówno kozaków, jak i szlachtę polską.
że w istocie sensem relacji polsko-ukraińskich jest tylko wzajemna nienawiść, kolonizacja Ukraińców przez Polaków, rzezie, ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na Polakach. Jeżeli to będziemy tylko wydobywali, na tym się skupiali, choć to są wszystko bardzo ważne kwestie i nie wolno o nich zapomnieć, jeżeli na tym oprzemy, na destrukcji naszej tożsamości, na destrukcji naszej, powiedziałbym, tradycji, przyszłość, to oczywiście rozegra ją ten, kto chce rozgrywać nasze wewnętrzne słabości z zewnątrz, tak jak rozgrywali słabości Rzeczpospolitej Szwedzi, Moskale, elektor brandenburski, jako podstawowi, powiedziałbym, zwycięzcy kryzysu Rzeczpospolitej wieku XVII. Otóż to jest jedna możliwość, że zagospodaruje tę nową Ukrainę, czy raczej ocaloną Ukrainę, siła rozkładu. Rozkładu, który będzie formalnie ubrany w szaty restauracji ekonomicznej, odbudowy fabryk przez niemieckie przedsiębiorstwa, zapanowania nad umysłami na nowo Ukraińców, Polaków pod hasłem wojna się skończyła, jedyna wojna, jaka nam została do wygrania, to wojna kulturowa, w której wy musicie przestać być Ukraińcami, wy Polacy musicie przestać być Polakami, żeby wejść do szczęśliwej przyszłej Europy. Zapomnijcie, że była wojna. Ta prawdziwa wojna. Bo kiedyś i Rosjanie też wejdą do tej wspaniałej, szczęśliwej Europy bez pamięci, bez płci, bez religii, bez nieba nad nami, jak śpiewał jeden z popularnych autorów piosenek kontrkulturowych w końcu lat 60. Otóż to jest jedna możliwość źle wykorzystanego pokoju. Druga opiera się na odnowie cywilizacji, o której mówił Mickiewicz. Cywilizacji ludzi gotowych bronić swej wolności w poczuciu odpowiedzialności za wspólną Rzeczpospolitą. Rzeczpospolitą dziedziców Piotra Sachajdacznego i Stanisława Koniecpolskiego, Homera i świętego Tomasza Zakwinu, Szekspira i Mickiewicza, Rzeczpospolitą zaklętą w muzyce Chopina i ze współczesnych kompozytorów ukraińskich Walentego Sylwestrowa. Rzeczpospolitą, która nie odcina się od swych korzeni, ale która czerpie z nich siłę, by być wolna. Dziękuję Państwu bardzo.